6 lutego. Duchowa arterioskleroza. Ty jednak przez zatwardziałość swoją nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. 2 rozdział, 5 wiersz. Dzisiejszy tekst jest kontrastowy w stosunku do poprzedniego. Napisano, że Boże miłosierdzie i łaskawość odnoszą przeciwny skutek. Zamiast prowadzić do pokuty, rodzą zatwardziałość, brak skruchy i upór. Greckie słowo przetłumaczone przez zatwardziałość pochodzi od słowa, które w medycynie określa sklerozę. Tym samym arterioskleroza oznacza stwardnienie naczyń krwionośnych. Proces ten sam dotyczy również sfery duchowej. Przedstawia stan serca, kiedy jest nieczułe i nie odpowiada na Boże wezwanie. Jednak duchowy stan jest poważniejszy niż fizyczny. Fizyczna arterioskleroza może doprowadzić człowieka do grobu, ale duchowa zatwardziałość może być przyczyną utraty życia wiecznego. Słowo Boże często ostrzega nas przed duchową zatwardziałością. Jezus powiedział swoim słuchaczom, że ze względu na zatwardziałość serca Mojżesz dozwolił im rozwieść się z żoną. Podobnie było, gdy przywódcy religijni chcieli zobaczyć, czy Jezus uzdrowi człowieka w sabat. Jezus spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Paweł komentuje stan zatwardziałości serca w kontekście sądu ostatecznego. Dziś wiele chrześcijan unika słowa sąd. Jednak pisarze Biblii nie mieli z tym żadnego problemu. Dla Pawła ten ostateczny sąd był pewnikiem i przygotowywał na to wydarzenie swoich czytelników. Kiedy znajduje się w jednej z dwóch sytuacji, w stanie żalu za grzechy lub zatwardziałości, Boża wola jest oczywista. On chce przełamać nasze serca, abyśmy doświadczyli nowego przymierza. Obiecał przez proroka Ezechiela: i dam wam serca nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ezechiela 36. Bóg oferuje zbawienie, jednak nikogo nie zmusza. Każdy z nas może zatwardzić serce i odrzucić Bożą ofertę lub przyjąć dar nowego serca.